Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Wiem, że wszyscy jesteśmy lekko senni, bo noc była ciężka i długa. I wciąż jeszcze czekamy, przedłużamy ten stan oczekiwania. Ale z pewnością to, co wydarzy się za chwilę, Państwa wprowadzi w bardzo dobry nastrój. I z pewnością Państwa rozbudzi, bo dzisiaj mamy gościa specjalnego. Patrick G. Clark, urodzony we Lwowie, który ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Jego praca dyplomowa na Wydziale Architektury to był projekt wytwórni filmowej. No i tak zaczęła się jego droga artystyczna. A potem była Łódzka Szkoła Filmowa, a potem były filmy i debiut Sublokator, który zobaczymy dzisiaj. Jest to oczywiście Janusz Majewski. Gościem specjalnym, a właściwie gościnią specjalną tego wieczoru jest pani Magdalena Zawadzka. Pozwoliłam sobie też użyć tego pseudonimu, którego swego czasu pan używał jako dramatopisarz, prawda? Jako pisarz. No i ten Wydział Architektury i te studia architektoniczne to jest rzecz, która zawsze mnie ciekawiła. Jak to się stało, że pan na tę architekturę się udał? Właściwie to było tak, że ja poszedł, nie wiem, czy to działa. Poszedłbym od razu do szkoły filmowej, gdyby takie możliwości, ale wówczas była taka zasada, że trzeba było mieć skończone jakieś pokrewne studia albo jakieś osiągnięcia mieć, na przykład mieć wydaną książkę albo wystawę malarstwa. No, krótko mówiąc, czymś się wykazać. No, najprościej było się wykazać jakimś dyplomem z innej uczelni. No i właśnie wybrałem tą architekturę, prawdę mówiąc, pod naciskiem i perswazją moich rodziców. I muszę powiedzieć, że jestem im wdzięczny do grobowej deski za to, że mnie namówili, bo architektura mnie nauczyła tego, czego potem bym się już nie nauczył i co przydawało mi się zawsze przy wszystkich filmach, a może nawet przy życiu całym. Powiem krótko, to były takie elementy. Przede wszystkim logika. No, projektując dom, no, trzeba być logicznym. Projektuje się dla ludzi, więc trzeba wiedzieć, jakie są ich potrzeby. Kiedy już mamy jakiś pomysł, trzeba ten dom posadowić na fundamencie, zrobić jakąś konstrukcję, która go utrzyma, nakryć go jakimś dachem i do tego jeszcze się postarać, żeby był estetyczny. I to wszystko dotyczy tak samo każdego filmu. Konstrukcji filmu, no tak. Tak. Więc dlatego tak sobie chwalę tamte czasy. Teraz niedawno przyszło mi do głowy coś, czego właściwie o czym zapomniałem. Otóż moi komentatorzy, recenzenci, krytycy zwrócili uwagę na to, że ja robię filmy o przeszłości głównie, właściwie prawie wyłącznie. A ja sobie przypomniałem, że przecież ja na ostatnich latach, 2 latach architektury w Krakowie pracowałem w pracowni konserwacji zabytków. Więc to jest chyba jakieś wytłumaczenie, dlaczego ja te filmy takie robiłem. Film Sublokator, 1966 rok. Premiera była chyba w 1967, ale film, który był pana debiutem pełnometrażowym, debiutem fabularnym, film w pana reżyserii, według pana scenariusza, z panią Magdaleną Zawadzką w jednej z głównych ról, właściwie w roli głównej obok Jana Machulskiego, ale mamy w tym filmie jeszcze 3 inne kobiety, bo to jest w ogóle taki dom kobiet, do którego trafia ten główny bohater Ludwik, czyli właśnie Jan Machulski. Ale Magdalena Zawadzka, pani Magdo, gra pani tam uczennicę, choć to też człowiek, jak podkreśla. Uczennica, też człowiek. Uczennicę i zastanawiałam się, to chyba możemy zdradzić. Pani jeszcze wtedy studiowała, prawda? To był chyba ostatni rok pani studiów, tak, tu w Warszawie. Zgadza się, tak. To jak do tego doszło, że znalazła się pani w obsadzie tego filmu? Ja nie wiem, jak doszło do tego, że zostało mi to zaproponowane przez Janusza. Bo bez wtedy castingów nie było, prawda? Słucham? Wtedy nie było czegoś, co dzisiaj nazywamy casting. Były castingi, tak? Oczywiście. Czyli próbne zdjęcia, mówiąc normalnie po polsku. Ale ja już zagrałam w kilku innych filmach i reżyserom, również Januszowi, mogłam być jakoś tam znana. Już nie musiałam udowadniać, że coś potrafię, bo już zagrałam w takich filmach jak Rozwodów nie będzie, dużą rolę, Późne popołudnie, Niedziela Sprawiedliwości. No nie wiem, to zebrało się tego sporo, nie mówiąc o debiucie, Spotkanie w bajce, gdzie zagrałam w ogóle jeszcze jako dziewczynka z ławy szkolnej, z liceum. Także gdzieś tam widocznie się obiłam Januszowi o uszy, ale może Janusz sam powie, jak do tego doszło, bo ja dostałam propozycję i się bardzo ucieszyłam. Ja też nie pamiętam, czy były jakieś próbne zdjęcia, czy były jakieś konkurentki do tej roli. Pewnie były, albo Magda tak olśniła mnie na pierwszy rzut oka, że w ogóle nie próbowałam nikogo innego. Ja myślę, że to właśnie trzymajmy się tej wersji. To możemy to zostawić ją na razie. I powiem tylko tyle, że te panie, które otaczają naszego bohatera, to w moim zamiarze to był pewien układ, który miał coś według mnie symbolizować. Otóż moje pokolenie, w tym przypadku pokolenie Janka Machulskiego, bo to był 30-latek, tak jak ja wtedy. I to pokolenie było w jakiś sposób, że tak powiem, pozbawione sensu egzystencji w tym społeczeństwie, które się uformowało. Z jednej strony była nowa władza i tą władzę, inaczej mówiąc komunę, w jakimś stopniu symbolizuje jedna z tych pań, z tych 3 pań, które go otaczają. Mówi pan o Katarzynie Łaniewskiej. Katarzyna Łaniewska gra tę bohaterkę. A Magda była tą najmłodszą przedstawicielką tego pokolenia, które wchodziło w życie i szokowało starsze pokolenia kompletnie jakby bezideowym życiem, ideałami, które się nikomu wtedy nie podobały. I wreszcie najstarsze pokolenie, takie pokolenie tej reakcji przedwojennej, którą postaciowuje najstarsza z tych pań. Grana przez Barbarę Ludwiżankę. Tak. I wydawało mi się, że to jest w jakimś sensie wypowiedź na temat pokolenia, do którego należałem. Ale oczywiście ważniejsza była forma, ważniejsze była to, że to jest komedia, a nie jakaś poważna rozprawa. No i z tego powstał ten film. Ale komedia, taka komedia, troszeczkę komedia surrealistyczna, troszkę komedia absurdu, bo cała duża scena zbudowana na planie zabicia ciotki przez bohaterkę graną przez panią Magdę i przez Ludwika, no to to jest taka właśnie coś, co odróżniało ten film od innych wtedy powstających. Tam była ta zabawa z czasem, zabawa z imaginacją, z wyobraźnią, surrealistyczne podejście do tego, co kombinują, że tak powiem, ta para. No tak, no bo po prostu chciałem się jak gdyby opowiedzieć po jakiejś stronie takiego, a nie innego humoru. To wszystko ma źródła w jakimś takim zafascynowaniu tuż po wojnie, na przykład Zieloną gęsią Gałczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Miałem takich antenatów, którzy no, byli zawsze trochę odmieńcami jakimiś w stosunku do tego głównego nurtu. Zresztą muszę powiedzieć, że tworzyliśmy z przyjaciółmi taką paczkę na tej architekturze, która bardzo krytycznie się stosunkowała do naszego otoczenia i pamiętam, że żeśmy taki ukuli termin na taki poczciwy i naiwny humorek, że to jest taki humor z PTTK. To znaczy dlatego, że nieraz w schroniskach nocowaliśmy i tam właśnie były popisy takiego rodzaju humorku, który był no, nas po prostu obrzydzał. A to była okazja do tego, żeby jakby zademonstrować inny humor i szczerze mówiąc, potem się tego trzymałem przez wszystkie. No tak, bo potem jeszcze powracał pan do takiego stylu i to było też coś, co pana charakteryzowało. Pani Magdo, czy praca nad tą rolą i właśnie ta relacja z Ludwikiem granym przez Jana Machulskiego pozostawiło jakieś wspomnienia szczególne, jakieś anegdoty, jakieś historie, które można by teraz przywołać? Było bardzo miło na planie, dlatego że Janusz jako reżyser nie jest terrorystą reżyserskim, tylko daje pole do zaproponowania tego, co się nam podoba, co chcielibyśmy grać. No Jasio Machulski też cudo boskie, bo uroczy człowiek, bardzo grzeczny, kulturalny. O właśnie, kultura i poczucie humoru królowało w czasie pracy. To jest w ogóle podstawa życia. Dobre wychowanie, jakiś sposób dawania wolności osobistej ludziom, którzy coś tworzą. Wszyscy na planie coś tworzą. Także Janusz dawał taką swobodę, ale oczywiście wiedział, do jakiego stopnia chciałby zobaczyć tę finalną naszą pracę. Więc robił uwagi, ale to wszystko było w tak delikatny, miły sposób, że ani przez sekundę nikt się nie czuł tym ani spłoszony, ani jakoś spięty. No, przypomniałam sobie teraz, bo jak Janusz powiedział, że niewiele pamięta i może kto inny był proponowany, to chciałam ci przypomnieć, że ja przeczytałam parę wywiadów z tobą, gdzie wyraźnie powiedziałeś, że tę rolę napisałeś specjalnie z myślą o mnie. Ja też to przeczytałam, panie Januszu. Ja przyznaję, że ja się o tym, Janusz się tym nie chwalił do mnie. Wiesz, ja to napisałem dla ciebie, bo jest po prostu wspaniale wychowany i wie, kiedy można się z sobą lub czymkolwiek pochwalić. I to też pół żartem, pół serio. Ale ja to czytałam w wywiadach, więc teraz ci to delikatnie, nikt nie słyszał, przypominam. Brawo. Chciałem ci powiedzieć, że tego argumentu używałem nieraz. Aha, dziękuję. No to spadłam. Spadłam z sufitu na ziemię, ale na szczęście mam poczucie humoru. Ale wierz mi, że w momencie, kiedy robię jakąś obsadę i ona już zaczyna funkcjonować, mam na pewno tych wszystkich aktorów, wtedy bez pamięci zakochuję się we wszystkich i uważam ich za moich najważniejszych w życiu przyjaciół, którym bym usunął, nie wiem, źdźbło spod i nieba uchylił. W każdym razie to, co powiedziałaś o tej atmosferze, o tym, jak to robić, to też jest tak, że ja jako architekt byłem przez mojego profesora Antoniego Bohdziewicza namówiony, znaczy zaproszony do współpracy i pracowałem jako scenograf przy 3 fabularnych jego filmach. I w ten sposób poznałem pracę ekipy od podszewki, nie będąc żadnym, prawda, asystentem ani nic. I jak widziałem jego przy pracy albo jego współczesnych kolegów, bo przecież w studio się to wszystko działo w Łodzi głównie, to sobie przysiągłem, że w żadnym wypadku, jeżeli mi się w ogóle uda pracować w tym zawodzie, nie będę się tak zachowywał, bo to jest zła strategia. To była strategia tyranizacji całej ekipy, łącznie z aktorami, przede wszystkim z aktorami. I posunięta nieraz do zwykłego, brutalnego chamstwa, trzeba tak to powiedzieć otwarcie. Więc to zresztą mi łatwo przychodziło, bo nie miałem tego w charakterze. Ja się niestety przez długi czas mojego życia przede wszystkim wstydziłem za ludzi. Jak ktoś przy mnie coś złego, coś głupiego zrobił, to mnie to było, nie wiem dlaczego, strasznie wstyd za niego. I to się utrzymywało przez jakiś czas. Potem aktorzy, oni mnie nauczyli postępowania. Oni mnie w ogóle wszystkiego nauczyli. Nie żadna szkoła, nie żadne teorie, nie żadne wykłady. Dopiero praktyka, praca z nimi od początku. Każdy film mnie czegoś uczył. Zanim nie poczułem się już w jakiś sposób pewny siebie i wiedziałem, jak z nimi postępować i jak od nich wymagać. To jest prosta sprawa. Reżyser jest pierwszym widzem dla aktora. Każde ujęcie to jest pierwszy występ przede wszystkim właśnie dla reżysera. I dlatego jego uwagi są cenne, bo on odbiera to przy najlepszej woli. Chce, żeby to było jak najlepsze. Więc ale oczywiście są pewnie takie typy, które są z góry niezadowolone i grymaszą. I to jest ohydne. I jeszcze pytała pani o atmosferę na planie, o anegdoty. I ja przyznam się, że nigdy nie pamiętam jakichś takich szczególnych żartów z planu. I poza tym ciężko je powtarzać, bo one są zabawne w określonych okolicznościach, a potem powtarzane, no to czasem naprawdę są beznadziejne. Ale nigdy nie zapomnę tego, kiedy na zdjęcia już na scenę, którą mieliśmy grać, wszedł aktor starszego pokolenia, pan Bończa, który był przebrany za bardzo starą babcię, ale już taką bardzo starą. I w momencie, kiedy on zaczynał mówić, kończyły się zdjęcia. Zarówno my na planie, jak i cała ekipa z reżyserem na czele potwornie zaczynała się śmiać. To było po prostu nie do przezwyciężenia. Padało słowo, kamera, tam, to wszystko, akcja. On wchodził i się odzywał i my leżeliśmy. Może to nie będzie dla państwa oglądających takie śmieszne. Na planie przede wszystkim to zaskoczenie, że przebrał mężczyznę. Właśnie, to było ciekawe. Za kobietę. Takiego naprawdę prawdziwego chłopa, za taką starowinkę z loczkami. No to było nieludzko zabawne. No, wtedy na planie. Teraz może zobaczą, nie. Ale ja jeszcze dodam do tego, że podsłuchałem taką rozmowę rekwizytorów, bo scena, w której on gra, jest sceną obiadu. No i trzeba tam było jeść zupę, akurat zupę pomidorową. I w pewnym momencie słyszę, jak dwóch rekwizytorów rozmawia i mówi: słuchaj, oni nie wiedzieli, że to jest kobieta, że to nie jest kobieta, myśleli, że to jest kobieta. Ja mówię: ta stara jest strasznie żarta, już 7. talerz zupy zjadła. A dlaczego pan zdecydował, żeby to mężczyzna grał babcię? Słucham, że... Dlaczego pan zdecydował, żeby mężczyzna, no to był zresztą świetny aktor, się, że ale no właśnie... to będzie, że trudno będzie mi znaleźć taką babcię. Nie ma takiej kobiety. Chodziło mi o to, żeby były jakieś męskie rysy w tej twarzy, a dzięki charakteryzacji, kostiumowi przede wszystkim, czepek miała taki. No to można było liczyć na to, że wiele osób pomyśli, że to jest prawdziwa babcia, ale groźna. Trochę taka, chciałem, i ona taka jest, że ona trochę jest taką babcią jak przebrany wilk z bajki. No prawda. Ale postawił pan sobie w ogóle bardzo trudne zadanie, dlatego że debiutując w pełnometrażowym filmem, zaprosił pan do współpracy 3 kobiety, każda z temperamentem innym. I też musiał pan zapanować nad tym, żeby one tak były wyraziste w swoich postaciach, jak są w tym filmie. Magdalena Zawadzka to żywe srebro w ogóle. To co ta aktorka wyprawia, a jednocześnie jak panuje, to o tej mówimy, a jednocześnie panuje nad tą energią, nad tą naturalnością, która wydaje się absolutnie naturalna. Wydaje się, że po prostu jest pani tą uczennicą wtedy, a nie aktorką grającą tę uczennicę. To rzeczywiście też trzeba było ogromnego wyczucia ze strony pana, żeby poprowadzić każdą z tych kobiet tak, jak ona jest nakreślona. Ja myślę, że to też dlatego, że ja rzeczywiście dokładnie sobie wyobrażałem wszystkie te postaci, pisząc ten scenariusz. A potem, kiedy zebrałem już obsadę, jak powiedziałem, kiedy już wiedziałem mniej więcej, co one mogą proponować, no to przyznam, że to była tylko sama przyjemność, żeby odbierać to, co dostaję. I tam zresztą mieliśmy różne przygody niezwiązane z samym tym. Pewnego dnia dostajemy wiadomość, że będziemy mieli wizytę jakiegoś zagranicznego aktora. I no co ja pomyślałem wtedy, że jakiś radziecki aktor przyjdzie i będziemy musieli z nim gadać coś. Nagle otwierają się drzwi hali, wchodzi profesor Bosak, który był szefem zespołu, w którym to robiłem, i moim opiekunem, profesorem ze szkoły. I kogo on prowadza? Michael Douglas wchodzi. Kirk Douglas, chyba Kirk, bo on wtedy był... Tatuś, Kirk Douglas wchodził. Tak, bo on wtedy był w Łodzi. Tak. I wchodzi i okazuje się, że on został zaproszony przez szkołę filmową i przez Bosaka właśnie. Był w szkole, tam go przyjęli, potem powstał film o nim, o jego przyjęciu i tak dalej. No i Bosak go przyprowadził, żeby pokazać, że to właśnie debiutuje absolwent tej szkoły. Więc on przyszedł, bardzo się zdziwił, mówi: słuchajcie, to jest tak samo jak u nas, takie samo studio, taka sama kamera, też dekoracja fantastycznie zrobiona. Widać, że stary fachuraś znana wszystkim. I nie przeszkadzajcie sobie, ja sobie popatrzę. Robiliśmy takie ujęcie, które jest w filmie zresztą, że Janek siedzi przy stole, pisze czy coś tam i nagle słyszy jakieś głosy z zewnątrz, wstaje, podchodzi do okna i patrzy. I tyle. To, co on widzi, to było kiedy indziej nakręcone. Zrobiliśmy próbę, a potem pierwszy dubel tak zwany. Patrzymy, zawsze się kontroluje czas, no 13 sekund. Ja mówię, no to spróbujmy troszkę jeszcze obciąć z tego, żeby szybciej. I następny dubel 11 sekund. No dobra, to nam wystarczy. I wtedy on, Douglas mówi, dajcie mi zagrać, ja chętnie to zagram. No dobrze. Pamiętam, że zdjął marynarkę, a ja poczułem miękkość tego kaszmiru, w którym on był ubrany, a ja byłem uczulony na takie rzeczy i się znałem trochę na tym. I, to nie jest czas przeszły. No i właśnie trzymam tą marynarkę, a Douglas siada przed kamerą. Kamera idzie, ujęcie. Douglas siedzi, medytuje, pisze, myśli. W końcu wstaje, po drodze się zatrzymał na chwilę, nadsłuchuje, podszedł do okna i patrzy. 40 sekund. Jak to się mówi, nagrał. Za długo, za dobrze. A mieliśmy takiego asystenta, strasznego lenia, który jak mógł, to na przykład łóżko było wyniesione z dekoracji niepotrzebne. Szukaliśmy jego, to zawsze tam leżał i tam spał. Denerwowała mnie jedna rzecz, która była absurdalna, ale też mnie to śmieszyło. To było lato i on był w sandałach, na szczęście bez skarpetek, ale miał jakiś taki dziwny zwyczaj, przebierał tymi palcami, jakby grał na fortepianie. Ja mówię, Kuba, przestań grać na tym fortepianie, mnie to rozprasza. No i wtedy, kiedy Douglas skończył ten występ, słyszę taki głos z kąta hali. Paganini to on nie jest. Na szczęście on tego nie rozumiał, więc Bosak tylko przerażone oczy zrobił, ale nic z tego nie wyszło potem na szczęście. No i jedna rzecz mi się wtedy wydawała ważna, że to była praca w atelier, że była praca z kamerą dźwiękową, że to było naprawdę w takich warunkach zawodowych, a nie jakaś taka amatorszczyzna. I dużo się przy tym nauczyłem. To, co pan mówi o tych 11 sekundach, żeby szybciej, o tym, że te 40 sekund to już było za dużo, to, że tymi palcami jak na fortepianie, to wszystko dowodzi tego, że pan ma też świetne ucho, a film potrzebuje rytmu. Sublokator ma ten rytm również. Dla pana muzyka, i nie mówię też o osobach, z którymi pan współpracował jako reżyser, tutaj jest muzyka Kurlewicza, ale pan zawsze dobierał bardzo odpowiednich kompozytorów do opowieści, którą pan chciał nam filmowo przekazać. Muzyka jest dla pana bardzo ważna i muzyka jest też zaklęta właśnie w rytmie obrazów, w rytmie gry aktorów. Takie mam wrażenie, w Sublokatorze to bardzo wyraźnie widać, jak prowadzone są te wszystkie wątki, jakie one mają tempo, jak to jest wszystko grane. To prawda, bo rzeczywiście muzyka dla mnie zawsze była bardzo ważna i tak się składa, niechcąco pani poruszyła temat, że ja właśnie w tej chwili piszę wspomnienia o moich kompozytorach, o wszystkich tych, z którymi pracowałem, a była to naprawdę plejada. No właśnie. Poza wieloma jazzmenami, najczęściej, tak. No miałem takich kompozytorów jak Kilar. Właśnie pisałem, to jest jakaś metafizyka, ja pisałem wspomnienie o Stanisławie Radwanie, jak dostałem wiadomość, że on właśnie umarł tego dnia, kiedy ja o nim pisałem. Tak się złożyło oczywiście, ale, no, ale o tym ale tam, innym razem. Ja nie chciałbym za dużo nudzić nam tutaj Państwa. Lepiej niech film przemówi. Tak, my zaraz zaczniemy projekcję. Ja tylko może się powinienem wytłumaczyć, dlaczego ja przyszedłem na spotkanie z pani Zawadzką. To jakaś jest podejrzana sprawa, wydaje mi się, ale powiem dlaczego. Otóż byłem na takim pokazie w wersji cyfrowej starego filmu, to było w Iluzjonie. Film był już naprawdę z lat 50. i już tylko jedna osoba z ekipy była żyjąca. On był kiedyś asystentem, potem się wyzwolił, zrobił wiele filmów. Bardzo sympatyczny człowiek, nie będę mówił kto. I właśnie była taka sytuacja, że go zaprosili, jedynego świadka tej realizacji, zaprosili na estradę, on tak jak siedział jak ja. I w pewnym momencie ja patrzę, a on zamiast mówić do mikrofonu, mówi do swojej laski. Więc ja sobie pomyślałem, może to było z jego strony celowe postępowanie, może miał rację. Na wszelki wypadek wezmę laskę. Cieszę się, że nie użył pan i odpowiadał jednak do mikrofonu. Jeszcze na koniec, żeby też wyjaśnić coś, co przeczytałam, bo też muszę poprzeć tu pani Magdo. Ja absolutnie też to znalazłam, że ta rola była pisana z myślą o pani, ale to już się wyjaśniło, więc jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy, bo przypomniało mi się to, kiedy mówił pan o tym kaszmirowym dotyku marynarki Kirka Douglasa. Czy to prawda, że Bohdziewicz przyjął pana, bo chciał się przede wszystkim do szkoły filmowej, bo chciał się przede wszystkim dowiedzieć, jaki adres jest pana krawca, bo pan był po prostu zawsze wzorem elegancji i jest do dziś wzorem elegancji. Ale to była dosyć specyficzna elegancja wtedy, mianowicie myśmy mieli taką fazę, że tak powiem, my, to znaczy grono moich przyjaciół, że ubieraliśmy się w amerykański demobil. I to było szczytem mody dziś zdoby. A to nie było takie łatwe jak dzisiaj, gdy można pójść w każdej chwili do wiele sklepów. To tylko można było zdobyć na tak zwanych ciuchach, czyli a w Krakowie to się nazywało tandeta, czyli na bazarze, gdzie sprzedawano stare rzeczy albo takie rzeczy z paczek amerykańskich. Ja zresztą mam dużą rodzinę w Ameryce i też dostawałem od nich jakieś, jak napisałem, że przysyłajcie, to mi coś tam przysyłali z takiego demobilu. Zresztą pożałowałem tego, bo dostałem między innymi taką czapeczkę, którą się noszą pod hełmami. To taka wełniana, miękka czapka, okrągła, z takim szwem przez głowę, którą się wkłada dla wygody, żeby ten hełm nie był już tak, nie ciążył i nie przeszkadzał. I dumny z tego powodu szedłem ulicą w Krakowie w tej czapce i wtedy usłyszałem za sobą takie głosy, muszę tu użyć brzydkiego słowa, ale bez tego to nie będzie ładne. Patrz, gość idzie w dupie na głowie. No to mnie natychmiast ściągnąłem to i zamieniłem to z moim kolegą na jakieś znaczki pocztowe czy coś. Chciałem się pozbyć tego. Ale potem, to było wcześniej, ale potem właśnie szukaliśmy takich wiatrówek na przykład i między innymi kupiliśmy płaszcz, oficerski płaszcz z pagonami, taki klasyczny amerykański trench wojskowy. bardzo zniszczony. I wpadliśmy na pomysł, żeby oddać to do takiego, mieliśmy takiego taniego okrawca. Powiedzieliśmy mu, niech pan to spruje na kawałki, tak jak one były skrojone i niech pan nam uszyje 4 takie płaszcze. I on to zrobił. Ja w takim płaszczu skopiowanym przez tego okrawczyka z Krakowa przyjechałem na egzamin do szkoły. No i po egzaminie czekamy na wyniki i nagle wychodzi Bohdziewicz, z którym miałem mały zatarg w czasie egzaminu. Wychodzi i mówi, woła mnie i mówi, kto panu szył ten płaszcz? Ja jemu opowiadam tą historię. No to będziemy musieli pojechać tam. Niech on mi coś też uszyje. Czyli to prawda. To prawda, to prawda. I... Dostał się pan dzięki temu. Pani Grażyno, ponieważ zaczepiła pani o tematykę ubioru, chciałam też dodać coś od siebie. Otóż uważam, że kostiumolożki w filmie polskim w tamtych czasach miały naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby z tego, co MHD proponowało na przepaskudnych manekinach na wystawach, to naprawdę nadawało się do wyrzucenia. Ale one robiły cuda, ale głównie zaczynały w momencie, kiedy trafiałam do obsady filmu, zaczynały od mojej własnej szafy. W czym to ja mogłabym zagrać z tego, co mam u siebie w domu. Także w Sublokatorze najmodniejszą sukienkę, którą wtedy była moda na szydełkiem zrobioną kreację, no to tutaj sprzedałam w tym filmie. Pani? Moja własna. Bardzo ładna. Za ciężkie pieniądze. Wydziergała ją jakaś pani, która się wtedy tym zajmowała. I w każdym filmie jest moja szafa. I bardzo mi kostiumolożki dziękowały, ponieważ naprawdę nie bardzo wiedziały, co mają zrobić, gdzie szyć, gdzie zdobyć coś, co ma jakikolwiek krój. No powiedzmy kolor był nieistotny, bo to film czarno-biały, ale w kolorowym bardzo istotne. A wszystko miało kolor taki ścierkowato, jakiś taki, powiedziałabym, paskudny. Także ja wniosłam, jeżeli mogę powiedzieć, wkład duży do filmu polskiego w dziedzinie właśnie garderoby. Na zakończenie jeszcze właśnie pani Magdo chciałam poprosić o... Pracowała pani z wieloma reżyserami, ale taka cecha charakteryzująca naszego bohatera, Janusza Majewskiego. Więc właśnie, pracowałam z wieloma reżyserami i chcę powiedzieć z mistrzami. Bo do takich przecież zalicza się Jerzy Hoffman, czy Tadeusz Mielewski, czy Krzysztof Zanussi, no i oczywiście Janusz. A mistrzowie mają jedną wspólną cechę. Kochają aktorów. Kochają, ufają im i starają się, żeby w ich dziełach wypadli jak najlepiej. W związku z tym służą im swoim talentem, świetnymi uwagami, ale nie paraliżują nigdy, bo są przeważnie mistrzowie bardzo kulturalnymi, dobrze wychowanymi i tak jak powiedziałam, z poczuciem humoru ludźmi. I Janusz jest mistrzem, który właśnie te cechy posiada, już nie mówiąc o talencie twórczym, no i o osobistym uroku, który też się bardzo przydaje w pracy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Na tym kończymy pierwszy wieczór z Januszem Majewskim, film Sublokator. Jutro, jeszcze tylko przypomnę, że autorem zdjęć tutaj w tym filmie jest Kurt Weber, a to jest wersja zremasterowana pod okiem jeszcze Kurta Webera chyba mistrza, i pana, prawda? Mistrza. Tak. No właśnie. I to jest ostatni mój film czarno-biały. I prawdę mówiąc, nieraz tęskniłem. Później tak. Zapraszamy państwa jutro, Zaklęte rewiry, ciąg dalszy.